Po dawnym, legendarnym, lecz mocno zniszczonym trafiku w Czeladzi nie ma już śladu. Jest za to nowoczesna i świeżo wyremontowana kopalnia kultury. Na razie się rozpakowujemy, urządzamy to miejsce. Trwają jeszcze ostatnie poprawki przed wielkim otwarciem, które będzie 29 stycznia o godzinie 19. Będzie mnóstwo atrakcji, m.in. Jerzy Kryszak i zespół Fil, którego jestem również członkiem. Z uwagi na ogromne zainteresowanie otwarciem oraz ograniczoną liczbą miejsc w sali koncertowej, zorganizowany został specjalny dwuetapowy konkurs. Koncerty to jednak nie wszystko, co oferować będzie kopalnia kultury. Będą poranki w kopalni co trzecia sobota. Spotykamy się w kopalni na spektaklu teatralnym dla dzieci. Chcemy wprowadzić takie muzykalnianie, takie życie z kulturą od małego dziecka, bo tak naprawdę wtedy wychowujemy sobie odbiorców, wychowujemy też młodych artystów, których chcemy promować, których chcemy uczyć, no i którym chcemy dać jak najlepsze możliwości do rozwijania swojego talentu. Placówka ma przyciągać bogatą ofertą zajęć artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To tu będą odbywały się próby lokalnych zespołów muzycznych, orkiestr dętych oraz chórów dzieci i dorosłych. Nasza oferta jest skierowana i do dzieciaczków, czyli zajęcia muzykalniające, zespół wokalny dla dzieci i młodzieży, a także dla dorosłych i seniorów. Chcielibyśmy, żeby Kopalnia Kultury była dostępna dla wszystkich mieszkańców. Dlatego też większość zajęć będzie bezpłatnych i będą to zajęcia prowadzone przez profesjonalnych muzyków, tak jak mówię, i dla amatorów i też dla osób, które już kiedyś w życiu miały do czynienia z muzyką. W Kopalni Kultury skorzystamy również z atrakcyjnej oferty zajęć przygotowanych przez Funkcjonującą od kilku lat Akademię Wyobraźni Kajuna. Dzieci y, potrzebowały miejsca, w którym mogłyby tańczyć. Znaleźliśmy coś takiego, co nam odpowiadało, i wymyśliliśmy wspólnie nowe miejsce na mapie czeladzi, które nazwaliśmy Akademią Wyobraźni June. I okazało się później, że potrzebne są też inne zajęcia, więc dodaliśmy do tego tańca inne rodzaje tańca: zajęcia artystyczne, zajęcia wokalne, nauki gry na instrumentach, językowe. Potem pojawiła się potrzeba, żeby dodatkowo dołożyć do tego zajęcia dla dorosłych, więc pojawiły się zajęcia fitness, zumby i wiele, wiele innych. Oferta taneczna Kajuny stale się powiększa, dlatego z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Na początku byli podstawowe style w formie jazz, współczesny hip-hop. Teraz jakby bardziej chcemy działać również na inne e, przy, e, przestrzeni. Między innymi powstają nowe style jak pierwszy taniec, który widzimy w tle, e, High Heels, czyli e, taniec dla pań, Latino Ladies. E, mamy również Miu, rodzaj Po prostu działamy na... każdego chcemy jakby po prostu zaspokoić, tak? Więc jakby po prostu otwieramy różne dziedziny, różne formy tańca, żeby każdy mógł... Od Znaleźć siebie, naszej Akademii Wyobraźni Kajuna. Jeśli myślicie, że to już wszystko, co oferować będzie kopalnia kultury, to jesteście w błędzie, bo planowane są tu również projekcje filmowe. Mamy ogromny ekran, który spełnia wszystkie najnowsze wymagania techniczne, i będziemy zapraszać naszych gości do sali koncertowej właśnie na te projekcje. Sala ma 260 miejsc, więc wszyscy powinni się zmieścić. Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania, więc oczywiście jesteśmy w stanie zrobić jakieś projekcje grupowe. Aby też każdy miał szansę zobaczyć. Kopalnia kultury ma stać się miejscem przyjaznym sztuce, w którym mogliby rozwijać się utalentowani artystycznie czeladzianie. Chodzi o wydobywanie tych wspaniałych talentów. Ja wiem, że spełnienie marzeń może się zrealizować. Sam jestem tego przykładem, że, że można wspiąć się na wyżyny kariery sławy i chcielibyśmy to samo tutaj pomóc artystom czelackim, ale nie tylko czelackim, bo zapraszamy wszystkich z zagłębia. Chcemy, żeby tutaj było to miejsce takie, skąd wychodzą wszyscy artyści na całą Polskę, Europę, a może na. Ich na świat. Takiego miejsca w Czeladzi brakowało od wielu lat. Dzięki nowoczesnej placówce zarządzanej przez ludzi pełnych pomysłów, czelacka kultura ma szansę w pełni rozkwitnąć. Martyna Daczkowska, kanał 99.